No i jesteśmy live, słuchajcie, mamy jakieś czeskie piwko? Mamy jakieś rzepka, czy nie? Kupiłeś? Polskie, tylko polskie, Józef Polak. Słuchajcie, 3-0 Czesi wygrywają z Francją. Paweł można Wojcki. Wygrać z Francją? Można wygrać. Paweł Wojcki jest z nami, cześć Paweł. No gigantyczna sensacja, oczywiście na pewno część kibiców mówi, no tak, ale zjazd formy po Igrzyskach Olimpijskich dla tych, którzy to złoto zdobyli, mógł być spodziewany. Natomiast ja bym chyba, Paweł, tutaj na ten zjazd formy tego nie zwalał, a przede wszystkim wyniósł jako taki języczek uwagi grę Czechów, bo oni byli tak nakręceni, oni dzisiaj grali tak kapitalnie, jeszcze niesieni też publicznością, że to się super oglądało. Znakomita sprawa dla imprezy, choć no zaraz będziemy się zastanawiać, czy ty chciałbyś, żeby jednak Polska się na tym turnieju z Francją spotkała, a już się nie spotka. Ale zacznijmy od Czechów. Duże gratulacje, co? Nie miałem w planach oglądać tego spotkania, ale ilość odebranych zdecydowała, że włączyłem i super się to oglądało. Janka Hadrawa w akcji. Bardzo dobrze go znam, także... Sztab szkoleniowy nie ogląda naszych potencjalnych rywali? To jest na wszystko czas. Zresztą oglądanie meczów, powiem wam tak, z punktu widzenia takiego szkoleniowego, oglądanie meczu na żywo może troszkę zaburzać obraz drużyny przeciwnej. Że jak później weźmiesz sobie, wrzucisz wyselekcjonowane na przykład akcje. Ja się, co mnie interesuje, jak rozgrywający dostaje piłkę po bardzo dobrym przyjęciu albo po bardzo dobrym przyjęciu, co on wtedy zagra, albo po co zagra po złym przyjęciu. I oglądając mecz w ferworze walki, w dynamice całej, nie wszystko się w stanie zauważyć. A jak już weźmiesz sobie, wyselekcjonujesz te swoje akcje, to czasami zupełnie co innego w ogóle wychodzi. Dlatego tak naprawdę nie lubię na żywo oglądać meczów, tylko lubię sobie swoje rzeczy. A na końcu Paweł, tego trzeciego seta, który trwał 41 minut, tak oglądałeś, o tak. Czesi nie chcieli wygrać. Czesi nie chcieli wygrać. Siatka zrobiona. Janek zagrywa piłkę, ci dają freebola Czechom, nie wiedzą, co z nią zrobić. Takie fajne. Ile sezonów, Paweł, ty grałeś z Jankiem Hadrawą? Cztery. Cztery sezony. Znasz go absolutnie na wylot i powiedz, jak oceniasz jego dyspozycję na podstawie tego meczu. Francuzi zagrali przeciwko Jankowi tak, jakbym grał przeciwko Jankowi, a Janek odpalał, kurde, bomby straszne. Tam nie było co zbierać. Jak piłka minęła blok, to nie było co zbierać. Naprawdę. Najlepszy mecz na tych mistrzostwach, on atakował na poziomie ponad 40, a dzisiaj prawie 70. No, widać, był nakręcony. Jak Francuzi nie bronią, no to znaczy, że był mocny. No, ale absolutnie. Grali przeciwko niemu tak, jak trzeba grać przeciwko Jankowi Hadrawie. Także przygotowani byli do zajęć bardzo dobrze. Co do tego, że forma zjeżdża po igrzyskach, pewnie tak, ale trener Rezender nie przyszedł tam po to, żeby odpadać z 1/8. No właśnie o to chodzi. To jest, myślę, też... My za takie wyniki zwalniamy trenerów. No, De Giorgi poleciał za coś podobnego, no bo to ten sam etap w zasadzie. Wtedy to był chyba Barasz o ćwierćfinał, tak? Ze Słowenią. Rzeczywiście, no nie. I dlatego, wiesz, ja też się spodziewałem, że Francja tutaj będzie bardzo mocna ze względu na to, że przychodzi Rezende. Wszyscy, to nie było tak, że ktoś odpoczywa, wiesz, że tam paru gwiazdorów jest, tylko wszyscy, których powołał, stawili się, żeby zapunktować nowego selekcjonera, a tutaj 0-3 z Czechami. No to na pewno, pomimo tego złota, to jest będzie bolesne dla Francuzów. Myślicie? Ja myślę, że tylko dla Rezendy. Tylko dla Rezendy. Też bym tak to ocenił, że nie tak chciał raczej z futryną wejść do tej całej francuskiej siatkówki, a nie w ten sposób, ale to może tylko będzie jakby bodziec do pracy kolejny i jakieś tam ciekawe wyzwanie. No ja myślę, że dzisiaj odpalą Bajlando i zapomną, wyjmą z szafy swoje złote medale olimpijskie i zapomną. Zawodnicy pewnie tak, ale trener na pewno przeanalizuje to bardzo dobrze i wyciągnie wnioski. Jest to kapitalny szkoleniowiec i zrobi wszystko, co trzeba. Ale Paweł, zobacz, jak oni musieli być też psychicznie nakręceni. Oni wygrali dwa razy ten mecz, tak? Raz się cieszyli, wyściskali. Za chwilę ta siatka. I wiesz, to też nie jest łatwe wrócić, ty panowie, dobra, ty, no trzeba grać dalej. Wrócili i robili znowu swoją robotę. Wiecie, jak się to kończy najczęściej? Jeden z szanownych komentatorów będzie znał taką historię.
jak zawodnicy wbiegali już na parkiet, cieszyli się, że mecz wygrany, a to jednak zostało odwrócone. Trener Jarosz przeżył coś takiego, ja byłem na trybunach do meczu w Częstochowie, Jezus Maria, lat po prostu kupę temu, już były szampany, konfetti, a później trzeba było zbierać wszystko i grać dalej i przegrać mecz. I to się też tak wydawało, że tutaj 2-0 już wygrywają i raczej nie, nigdy to się nie kończy happy endem, takie coś, a to się skończyło super. A my tutaj szybciutko, redaktor Lepka swój procesor włączył i zaczęliśmy tych niektórych Czechów też lustrować, sprawdzać, ale to się z niczego nie wzięło, sukcesy młodzieżowej siatkówki reprezentacji Czech. I ta młodzież dorasta i czeska reprezentacja naprawdę może się rozwijać, chociaż no akurat tym juniorem Janek Hadrawa nie jest. Ale pozostali już tak. Oni 3 lata temu zdobyli wicemistrzostwo Europy do lat 18, przegrywając z Rosją w finale 2-3, więc pograli trochę, co dało im przepustkę później do Mistrzostw Świata i 2 lata temu na tych Mistrzostwach Świata odpadli z Białorusią w 1/8 finału, czyli też gdzieś na jakimś poziomie już pucharowym, czyli to jest drużyna, która wyciągnęła sobie 2-3 chłopaków, 22-latków, jak się okazało, jak mówił Adam Romański, bo my żeśmy nie śledzili tej fazy grupowej, dwóch z nich dzisiaj pierwszy raz wyszło w ogóle w pierwszej szóstce. Sobie Francja, nawet jeżeli Francja nie znała tych chłopaków, to rozpracowuje sobie Czechów, a oni wpuszczają dwóch chłopaków po raz pierwszy dzisiaj na boisku i Rezende pewnie mówi, kto to jest. Na pewno oni byli bardzo dobrze przygotowani na ten mecz. Francuzi grali tak jak chcieli, tylko po prostu nie mieli, myślę, że przede wszystkim zagrywki. W pewnym momencie przebijali, a każdą piłkę rozgrywający miał na nos, pod siatkę. To też się ciężko gra z każdą drużyną na świecie. To już nie jest... taka wielka przepaść, że można było sobie poradzić z taką drużyną, tak nastawioną mentalnie, jak byli Czesi. No a Czesi na początku ograli Słowenię, pamiętasz, my żeśmy nie widzieli tego meczu i tak mówiliśmy, a pewnie Słowenia trochę zlekceważyła, weszła sobie... Nie zlekceważyła, wiecie co jest ze Słowenią? Dobra, nie wiadomo, czy oni mieli problemy zdrowotne bardzo dużo przed turniejem, w ogóle nie trenowali. Siedzieli w domach. Covidowo, tak? Covidowo? Bo dużo kontuzji mieli. siedzieli na kwarantannach i nie trenowali w ogóle. Także to był turniej, w którym wiedzieli, że będzie im bardzo ciężko od początku. Libero do meczu z Czechami piłki nie odbił. Ufamy ci z uwagi na bliskie kontakty ze sztabem szkoleniowym. No dobrze, no ale ten turniej, czyli Czesi ze Słowenią jeszcze raz zagrają, no ciekawi jesteśmy tego pojedynku. A teraz zadam ci to pytanie, które też kibice niektórzy już zadają. Czy wolałbyś, żeby Polska gdzieś po igrzyskach oczyściła się właśnie meczem z Francją, do tego już nie dojdzie, czy to nie ma znaczenia? Myślałem, że inne pytanie zadasz, ale to ja... Teraz nie mamy co o tym rozmawiać. No teraz już nie, tak, natomiast wiesz, no będzie to podnoszone, że a kurczę, no to już nie będziemy mogli się odkuć na tych mistrzostwach, no bo Francji nie ma, tu za chwilę możemy grać, jak pokonamy Rosję. jak pokonamy Rosję. Jeszcze rozdajemy karty. No dobra, to nie będę kończył, z kim możemy grać, natomiast no już mistrzów olimpijskich tutaj nie ma. To jest chyba specyfika takiego długiego turnieju. Zawsze jeden mecz, nawet dzisiaj oglądając tego trzeciego seta, tak sobie myślę, no kurde, zagrałem dzisiaj słabszy mecz Francuzi, ale pewnie przepchną to 3-2. Jak tam się zdarzało, jak Serbowie pograli, jak takie mecze się zdarzają. I może to jest ten mecz. Nie udało im się przepchnąć i odpadli wcześniej. Z drużyną, nawet nie teoretycznie, praktycznie dużo słabszą od nich. To jest piękno w sportu. My żeśmy nie rozmawiali od Igrzysk Olimpijskich. Coś oglądałeś, prawda, siatki? Nie oglądałem. A, to już wjeżdżasz? Nie, to tak lekko zaczepiam. Wiecie co, patrzyłem na główki i tytuł. Wystarczyły, żeby poczuć, co tam może być? Ale to się znudziło, bo tam ciągle Witold chyba był na główkach. To krytykę też trzeba potrafić przyjmować. To nie jest tak, że my siedzimy bezkrytycznie i po prostu robimy, nie wiem, wszystkie rzeczy i wydaje nam się, że je robimy najlepiej. Też się zastanawiasz po takim. Pierwsze co? Usiedliśmy po tym meczu, mimo tego, że było bardzo mało czasu, bo lotnisko, bo wszystko i my rozmawialiśmy na ten temat. Na wiele tematów i bardzo dużo różnych przemyśleń, ale to mówię, no to pewnie dzisiaj niech się Czesi cieszą i my myślimy o meczu z Rosją jutro. Ale ty wiecie, dlaczego tak było z Francją, czy nie? Pewnie nie powiesz mi,
co wiecie, jak jest wasza... Wiecie, robiłem sobie taką rzecz, zainstalowałem program Volley Station i chciałem się pobawić trochę i zrobić sam mecz sobie, zsynchronizować, jakieś tam takie techniczne rzeczy. I wziąłem ten nasz mecz z Francuzami i zacząłem analizować, wiecie, na czym to się skończyło. Wiecie, w którym momencie mecz przegraliśmy dla mnie osobiście. 5 razy z rzędu w 4. secie zagrywał Le Goff, który średnio co 2., 3. zagrywkę psuje. On w tym meczu nie zepsuł żadnej zagrywki. I mówię, i to jest taki banał. Najłatwiejsza zagrywka by się wydawała. My na jego na zagrywce w 4. secie 5 piłek nie skończyliśmy. I tak naprawdę to był moment kluczowy, bo mecz powinniśmy wygrać 3-1. To jest taki no ale mam nadzieję, że sztab szkoleniowy ma inne też wytłumaczenia tego meczu. Jasne, że mamy. Ja mówię, to taki problem. Jak sprowadzimy ten mecz do zagrywki Legowa. To... Tylko, że to jest, jakbyś mnie zapytał przed meczem, co, no to Legow co 2. zepsuje. To bym sobie tak, wiesz, pod nosem bym się zaśmiał, że on 1. przebije, 2. zepsuje. A przebił 5 z rzędu. Okej, okay. Jest milion różnych powodów, ale tak siedzisz i właśnie robię, patrzę ten mecz, sobie analizuję i mówię, kurde, ty, ten gościu tyle razy z rzędu to chyba nigdy w życiu nie zagrywał. To tak. Ja wiem, na co Legow dzisiaj zrzuci, na światło. Na światło, tak. Też sobie pogrywa. Ewidentnie światło mu nie sprzyjało, jeśli chodzi. No i psuł te zagrywki, dzisiaj psuł, ale to nie ma znaczenia. Wrócę tylko do Janka Hadrany, bo wiemy, że Janek będzie grał w naszej lidze ponownie, przychodzi do Jastrzębskiego Węgla, jego rywalem na pozycji atakującego będzie Błaje. Jak ty tę rywalizację widzisz, bo tu wydaje się no, sprawa otwarta. No, ja myślę, że Janek po tym jak cały sezon jednak ostatnio spędził na ławce rezerwowych, to będzie chciał sobie pograć, będzie chciał powalczyć o tę jedynkę, a w takiej formie, no to ma wielkie szanse. Myślę, że nie będzie grał. To jest moje, że będzie... Tak, jednoznacznie wystawiasz na Błaje? Będzie solidnym zmiennikiem, będzie ratował strażakiem, solidnym zmiennikiem. Myślę, że będą liczyli na to, że jednak będzie Błaje. To jest taka, Janek jest świetnym graczem, ale Błaje ma naprawdę ogromny potencjał. W plus lidze musisz mieć taki potencjał fizyczny, czyli skakać metr nad blokiem i gdzieś tą piłkę atakować. Będziesz grał różnie, ale on ma taki duży potencjał fizyczny, ma Błaje. Janek jest kapitalnym graczem, ale wydaje mi się, żeby Jastrzębie grało na bardzo wysokim poziomie, to muszą liczyć na Błaje. A powiedz mi tak, jeżeli chodzi o Rosję, czy zamykamy ten to temat? Tak, chciałem właśnie już tak powoli przechodzić do... Czy ty do coś nas. Wiesz, jak nastawiamy się na ten mecz z Rosją, jakby w czym my najbardziej szukamy swoich możliwości i słabości Rosji? Wiem, że Żigałow dołączył dzisiaj już oficjalnie do tej drużyny, ale dzisiaj Marta Świertniewicz rozmawiała z Siergiejem Tietiuchinem i z jego synem, który jest w drużynie i no raczej Tietiuchin zaznaczył, że Żigałow nie był z drużyną i raczej nie wyobraża sobie, żeby rozpoczęli ten mecz z nim w 1/6, raczej wyjdą ponownie z Kliuką na ataku. Jak wy czujecie ten mecz? Na pewno, wiecie jak to jest, mecz z Rosją, w jakich ustawieniach byśmy nie grali po naszej stronie i po stronie rosyjskiej, to ten mecze zawsze będą bardzo ciekawe. Co jest największym atutem Rosjan? Zagrywka. I będziemy musieli zneutralizować ich bardzo dobrą zagrywkę. W pozostałych elementach, wiecie, to gra z Podleśnikiem na przyjęciu, to nie jest gra Kliuka z Wołkowem. Także to jest troszkę inaczej. Kliuka ale miał już tą opcję, tak? No jestem Żigałow, on trenował, nie grał oczywiście, no to mają opcję z wystawieniem Żigałowa w trakcie meczu i przedstawieniem Kliuka. Nie zrobiłbyś tego. Chyba to by musiał być trener Alekno i 4. set, przewaga jakaś, taka wariacka zmiana, jakaś ciężko coś takiego zrobić, nagle gościa. Ale przychodzi, przynajmniej dochodzi podwójna zmiana. Nie wiem, czy może. Aż tak? Myślisz, że w ogóle nie wejdzie na boisko? No myślisz, że gościa takiego, którego nagle wyciągasz z rękawa, to by musiał być naprawdę w dobrej kondycji fizycznej. Nie znam w ogóle Żigałowa, grał w plus lidze, ale i raczej nie miał opinii takiego, wiecie, tytana pracy, żeby był przygotowany na maksa. Raczej jakby dostał 2 dni wolnego, to by te 2 dni Malediwy bliżej niż siłownia czy hala sportowa. Gapę też wyglądał dzisiaj, jakby jednak wybrał chipsy i kole, a nie siłownię. No ale wiecie, on zawsze wybiera, tylko jest po prostu, ma takie czucie, ma taką, no nie wiem, czucie piłki, że nawet z chipsami kolą wybrałbym Gapeta.
Tak, tutaj piszecie, że Kliuka ładnie wypowiada się o naszych kibicach, no bo nasi kibice zawsze zachowują klasę, w przeciwieństwie do niektórych byłych reprezentantów Rosji, którzy gdzieś atakują na mediach społecznościowych. Nie wiem o kim. Ale nie o tym będziemy rozmawiać, natomiast mówił Marcin o rozmowie Marty z rodziną Pietiuchinów i oni powiedzieli, zapytani o to, czy w Rosji też w sposób taki szczególny odbiera się mecze z Polską, to powiedział, że tak, że to podejście jest w zasadzie identyczne jak w Polsce do Rosji. Że tym bardziej, że wiedzą, że będą kibice. Zdecydowanie, także że to jest w Rosji też, to jest w Rosji też taki mecz podwyższonego zainteresowania. Musieliśmy na to troszkę zapracować sobie, żeby tak było pewnie. Lata ciężkiej pracy i zasłużyliśmy sobie na to, żeby w Rosji też ten mecz był odbierany jako taki już równorzędny. I to widać na boisku, jak zawodnicy grają, to już z takim respektem, a nie raczej z lekceważeniem nas. Na pewno wyrównane spotkanie, ale stawiałbym nas w roli takiego faworyta trochę. No to jak ocenisz naszą grę podczas tych mistrzostw, Paweł? Myślę, że po mistrzostwach siedzi ci. Zabezpieczasz się. Ale to znasz tych chłopaków, to widzisz lepszą formę niż na igrzyskach? Taką fizyczno-mentalną? Mentalna to wiecie jak to jest. To może się odgruzować wszystko w meczu półfinałowym. W tym momencie ciężko jest. Ja nie mam mnie przy drużynie, ale zdaję sobie z tego sprawę, że mentalnie po takich igrzyskach, po takich oczekiwaniach wobec siebie się ciężko podnieść i robisz wszystko, będziesz stosował różne techniki, ale jest to bardzo trudna sprawa. Tylko meczami, wygrywaniem meczów i tą stawką możesz to zrobić. Liczę na to, że to oczyszczenie jakieś teraz nastąpi, że właśnie o mecz z Rosją, później kolejne spotkanie, także no, fizycznie dla mnie to jest mityczne. Przygotowanie fizyczne w siatkówce to są mity. W piłce nożnej może tak, ale nie w siatkówce. Halo, Vital. Witam, to ty? Kto założył maskę Pawła Wojskiego? Vital, zdejmij. No bo to jest filozofia Vitala, Paweł. Że to wszystko jest w głowie i jak głowa pracuje, to i fizyka jest dobra. Wiecie, to jest wszystko powiązane. Jak będziesz dobrze przygotowany fizycznie, łatwiej ci się będzie zbudować mentalnie. Jak będziesz dobrze mentalnie przygotowany, to tą fizykę. Negapet potrafi swoją fizykę przykryć gdzieś tam swoim mentalem i swoimi jakimiś innymi umiejętnościami. Ja bym tu w inny ton uderzył, że u nas chłopaki są tak profesjonalnie, sami mają samą świadomość taką dużą, że oni są w stanie sami się przygotować, odżywiać się odpowiednio, myśleć o tym, co mają zrobić, kiedy chcą trening, jaki wykonać i dlatego to przygotowanie fizyczne tak bym trochę na drugie miejsce zrzucił, że oni wiedzą, co robią. No dobrze, to powiedz jeszcze jedną rzecz odnośnie, skoro już tutaj ciągle tak krążymy. Zarzuty kibiców, też dziennikarzy, nas też, do pracy Vitala w tych ostatnich, w tych ważnych meczach, w tych trudnych meczach, meczach, kiedy nie idzie, kiedy trzeba ratować wynik, no to są takie, że nie sięgamy do tej głębi naszego fajnego składu, Paweł. Też tak analizowaliście te przyczyny kłopotów. Tak, ja jestem bardzo delikatny, dlatego delikatnie zadam te pytania, ale wiemy o co. Ja odpowiem teraz bardzo, bardzo ładnie. Rozumiem waszą krytykę, ale powstrzymam się od jej komentowania. A to ja mam inne pytanie w takim razie. Czy z oddali w tej chwili widzisz trenera Vitala Heinena, który jednak zmienia się podczas tego turnieju i a propos tego przygotowania mentalnego, nie wiem, czy zgodzisz się, że trener Vital po igrzyskach też był mocno spięty i trochę mu puściło gdzieś w czwartym, piątym meczu? Mocno spięty, no kurczaki, wiesz, nie wypalił ci twój złoty strzał, nie? Naprawdę, to był, wiecie, to był szok ogromny dla wszystkich, myślę, że dla was też było to jakiś no, szok ogromny i spięcie siłą rzeczy bardzo duże. Myślę, że to napięcie będzie towarzyszyło do końca Mistrzostw Europy. Miejmy nadzieję, że zakończymy je naprawdę z bardzo dobrym wynikiem, bo jest na to bardzo duża szansa. Ale czyli to napięcie nie jest taką niepewnością, nie jest jakimś takim, wiesz, zachwianą wiarą, że coś złego może się wydarzyć, tak? To nie o to chodzi, nie w tę stronę to... Nie uważam, Mistrzostwa Europy, jak dla mnie, to już taki trochę inny kaliber, wiecie, to wszystko było pompowane pod te igrzyska, nie wyszło i teraz no, chcesz, kurde,
wykrzesać jak najwięcej u chłopaków energii. To nie jest łatwe. Całe... Dalej mamy jeden złoty medal w historii, tylko jeśli chodzi o panów, nie? No jest o co się bić. No tutaj I o to chłopaki się biją i widać w każdym meczu, że naprawdę dają radę. Gdzie czasami można by było powiedzieć, o kurde, gramy z Serbem, jest ciężko, gdzieś tam odpuścimy, zwijamy żagle. Nie, walczą i w każdym meczu, żeby wygrać. I myślę, że w dużej mierze dla kibiców. No co więcej, Lepka, oni nam się naprawdę podobają podczas tych mistrzów. Słuchaj, wiesz jaki Lepka... No ale to musielibyśmy powiedzieć, że nam się nie podobają jakie... w igrzyskach, a przecież ale Paweł nie może powiedzieć, że byli gorzej przygotowani. Muszę powiedzieć, jakie leki bierzecie. Złotego bażanta. Złoty bażant. No dobra, słuchaj Paweł, nie będziemy się męczyć, natomiast... Wiecie, jak przyjemnie jest Was zobaczyć? Szkoda, że nie wiedzą w studio, ale naprawdę... No właśnie, ale słuchaj... Ale miałeś być. Właśnie, ja dzwoniłem, ja chciałem, ja prosiłem nawet wręcz, ja nalegałem. Bardzo, wiecie co, bardzo fajnie, bardzo ciężko pracuję, może nie wyglądam na jakiś tam wzór, ale naprawdę fajnie pracujemy w Resowi teraz. A no właśnie, i nie ma czasu. Ilu tam was jest? 7 z pierwszej drużyny, powoli dojeżdżają. Ci, co mi się nie powiodło w Mistrzostwach Europy, tak by dojadę. To jest tak, oni się smucą. Chodź, pomożemy ci. Oni się smucą i się cieszymy, także tak to. Takie to przewrotne. A powiedz, jeszcze oglądałeś jakieś inne mecze? Bo wczoraj też było blisko dwóch sensacji, też było bardzo, bardzo ciekawie. Coś zerkałeś na inne mecze? Też śledziłem. Nie oglądałem, śledziłem oczywiście Roberta Andringę bardzo tak pieczołowicie. Estończyków widziałem z Łotwą. To już później mówię, o, to Timo szybko wróci. Tam Ema do nas. Także kilka meczów tak jakby normalnie. W normalnym programie obejrzałem, ale dużo spotkań na wideo, w Rosji na przykład. A ja już dałem w topę, złoty bażant ze Słowacji, tutaj piszą nasi widzą. To jak jest czeskie, piszcie jakie czeskie, to do Żabki polecę na szybko. Lepka jeszcze tutaj zwrócił uwagę, no nie jest jakieś odkrywcze, ale fakt faktem, że te mistrzostwa są bardzo wyrównane, bardzo jest blisko dużych niespodzianek. Mamy sensację pierwszą, natomiast no, Turcy, którzy też, myślę, że tam się rodzi też fajna drużyna, też młodzi chłopcy. Lagundzia to nie jest ułomek, to jest naprawdę... No, powiem ci, że wczoraj na żywo to wyglądało strasznie, odpalał te pociski z siłą niesamowitą. Lagundzia. Nie widziałem go na żywo, ale od jakiegoś czasu... 2,11 wzrost. Tak, od jakiegoś dłuższego czasu. Czeskich poszło. Wiesz co, nie wiem, ale wydaje mi się, że Czesi z piwa słyną. No słyną, no właśnie dlatego patrzę. Pilsnerek z serduszkiem, dobra. Nie znam tego z serduszkiem. Dobra, wróćmy jeszcze do Lagundzia. Wczoraj Dac, oczywiście znasz Daca, więc wiesz, taka powaga, marsowa mina. I przypomniał tą anegdotę o Lagundzia, że tak mówili na Pawła Zagumnego, jak byli młodsi. No ale nie mógł sobie przypomnieć, skąd to się wzięło. No i Lepka mówi, jak to Lepka, nie? On tak procesor przetrawił. Dac, ale to jest niemożliwe, że ktoś wymyślił Lagundzia. Z jakiej parafii ktoś by wpadł na to, żeby Lagundzia do Zagumnego mówić? No i oczywiście... Dac zrobił śledztwo. No i Guma wysłał mu SMS-a. Lagundzia, pamiętasz, graliśmy z Bośniakami, bo to są Bośniacy. Mm-hmm. To nie są Turcy, tak, tylko to są Bośniacy. Tak. I tam siedział stary Lagundzia na ławce, taki zaczesany na lewo, tak napisał Paweł. No i od tego momentu, czyli to był ojciec tych chłopaków, którzy teraz są w reprezentacji Turcji, wtedy zaczęli mówić Lagundzia do Gumy. Ale to jest taka tylko mało znacząca, istotna dygresyjka. Lepeczka, możesz jeszcze przemaglować Pawła, bo ma dobry humor. Ja jeszcze miałem jedno trudne pytanie, ale byłoby trochę nie fair w stosunku do aktualnego szkoleniowca. Nie wiem, trzeba radzić sobie z aktualnego trenera. Także poczekamy na trenera w Katowicach i wtedy proszę. Zrobimy dogrywkę. Martwili się bardzo, żeby musieli się... Ale powiedz mi na łóżko, mi powiedz, Lepka. Ja tylko ocenię, czy to jest bardzo się martwili, że będą musieli z Francuzami grać ćwierćfinał, a tu tak... To się teraz dopiero będą martwić. A dzwoniłeś po wczorajszym meczu, rozmawiałeś z trenerem?
Nie, no, oni grali pracują dziś, swoje, robią. A dzisiaj grali, tak. Dzisiaj grali o 16 był mecz. 3-1. Źle obstawiłem wynik, bo seta stracili, kurde. Mieli nie stracić. No. Trzeba było pisać do Pawła. Mówię wam, że o nich problem, te mecze teraz mogą być dla nich lepsze, u nich duże problemy zdrowotne były przed turniejem. Tego, widzicie, to jest siatkówka, o tym się nie mówi, jakby to była piłka nożna, to by wszyscy cię trąbił cały świat o takich rzeczach. Ale takie mecze robią robotę, nie? Robią turniejową robotę. Super, naprawdę. Się to ogląda. I chyba... Ich trybuny. I właśnie, mówiliśmy na początku tego turnieju, że trzeba docenić i chyba jednak przyznać rację, że organizacja w czterech krajach ma duży sens, bo masz cztery kraje, w których grają gospodarze, trybuny wtedy są wypełnione. No dzisiaj czeskie trybuny znakomicie odleciały naprawdę. I to jest dla siatkówki kapitalna sprawa. No przecież tam będzie święto. Nagłówki prasy jutrzejszej to będą: pokonaliśmy mistrzów olimpijskich, jesteśmy w ćwierćfinale mistrzostw Europy. I to nakręca zainteresowanie siatkówką. No więc myślę, że dużo musieli na mecze do Polski przyjeżdżać. Ale jeździli. My poznawaliśmy i Czechów, i Słowaków zakochanych w siatkówce, którzy jeździli specjalnie do Polski po to, żeby przeżyć tę niesamowitą atmosferę. Oni też przyjeżdżali na mecze ligowe, żeby podglądać, jak jest skierowany doping na meczach ligowych u nas, żeby spróbować to powtarzać u siebie. Tak jest. No dobra, Pawełku, bardzo ci dziękujemy. Wynik obstaw tylko jutrzejszego dnia, bo ja będziemy się bawić w obstawianko, więc ja to nie obstawiam. Ale Paweł. Słuchaj. Paweł. Napiszę Paweł, ci zaraz wiadomości. Ja w naszej grze postawię taki rezultat, jaki ty powiesz. Oj, to nie, to wiesz, to ja z taką presją sobie nie poradzę. Także a spokojnie. Ja jestem wiceliderem. Wiceliderem. Ja mam jeden wynik na myśli, ale to spokojnie. Napiszę. Napiszesz? A ja go postawię. Okej. Okay. Dobra. No chyba, że będzie abstrakcyjny, to go nie postawię. No ciekawe, czy jest podobny do tego mojego wyniku. No dobra, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za taki szybki, spontaniczny wjazd. A myślałem, że to będzie taka trochę nuda, jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień, bo obstawiliśmy Lepka, co tam, no nie będziemy tu ściemniać, no 2 razy po 3-0. 3-0. W obu przypadkach, no i... W tym drugim było 3-0, tylko nie w tę stronę. Tak, no naprawdę z wielką pasją oglądało się ten mecz, aż miło. Że nie tylko u nas też jest taka atmosfera, rozumiesz, na tych trybunach, ta radość. Wiecie, to, że... Fajnie oglądać twarze Czechów było dzisiaj, jacy byli naprawdę szczęśliwi i ta energia pozytywna, jaka z nich płynęła. To są dla niektórych, to będzie pewnie mecz życia, pokonać złotych medalistów olimpijskich. A też jacy byli pewni siebie, oni wyszli na boisko i w zasadzie nie było momentu, żeby zobaczyć na ich twarzach jakieś zwątpienie. Zwłaszcza w tym momencie, jak Janek Hadrawa zagrał, oni freebola im przebili na drugą stronę i nie wiedzieli, kto ma dograć to. Się patrzyli na siebie, ty. Ja już myślałem, że to też już po nich, nie? Bo taka akcja, ty, no mają meczowego freebola, bo to była meczowa piłka. I nikt nie rusza. No ale też za chwilę dodaliśmy, że oni byli w takiej ekstazie i to trzeba też docenić, że oni wytrzymali tę presję. No, nie, super, naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, Jaworonek tam nie gra, nie? Można by było powiedzieć, że największa gwiazda czeskiej siatkówki. Absolutnie. No. Czasami nie gwiazdy grają, tylko drużyny. To też jest fajne. Także Vital, dzięki wielkie, nauczyłeś się super polskiego, duże postępy robisz. Musimy się zastanowić, czy jednak nie lepiej, żeby został z nami Vital, tak mówiący. A teraz już zdejmij maskę. Paweł Woicki był z nami w prawdzie siatki. Dziękujemy serdecznie, Paweł. Miło was było spotkać, chłopaki. Dzięki. Pawełku, będziemy cię męczyć. Skoro się nudzisz po treningach, to chętnie spędzimy z tobą i już wtedy tego czeskiego pilsnerka się tam napije. Z serduszkiem. Ktoś dzwoni do ciebie, już jest kurier. Ale do drzwi kurier przyniósł 6 paczek. Na razie, hej. Dzięki. I trzymajcie się. Kochamy was. Pa, pa. Jutro oglądajcie. Jutro oglądajcie dwa mecze ćwierćfinałowe. Studio 16:30 zaczynamy. Pierwsze spotkanie Holandia-Serbia, no i później mecz Polska-Rosja. Holandia-Serbia, szybko. Niemir udźwignie 80 ataków, czy nie? Udźwignie. Będzie na pewno dobrze atakował. Ale na Serbię to może być trochę mało, nie?
inni jak zagrają w tej drużynie. Jak przyjmą zagrywkę, to będzie bardzo ważne. Wiecie, na tej stronie Serbia nie ma dobrego bloku, także Nimir tam będzie tługi tłuk. No to ciekawe. No i też nie mam pojęcia, co mam postawić w tym meczu. Serbia 3-2. Wiesz co, ale po wczoraj Marko Iwowicz po meczu w rozmowie z redaktorem Lepką użył takich ostrych słów, że nie mieliśmy szacunku do tego przeciwnika po meczu z Turcją. Jesteśmy. Także absolutnie nie spodziewali się takiego oporu. Jeszcze pierwszy set ich uśpił potrójnie. No i mogło to się skończyć naprawdę dużym bólem. No dobra, i teraz to są Serbowie. Pamiętajcie ich, ja tego nie zapomnę, ich powiedzenie z nożem w zębach, jak sobie życzą powodzenia wychodząc na mecz, także to wiele mówi o ich charakterach, to są wojownicy. To fakt, zdecydowanie. Ale też niesamowite geny do różnych dyscyplin, wszystkich dyscyplin w zasadzie. Tak, jutro jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Jutro urodziny obchodzi nasz słynny Misio, więc jutro śledźcie Prawdę Siatki. Postaramy się wjechać zaraz po meczu Polaków, a może nie zaraz, bo będzie studio, żeby odśpiewać churalne 100 lat słynnemu Misiowi. Jak będziesz na bezsenność cierpiał, Paweł, to wyślemy linka. Dobrze. Dzięki wielkie, że byłeś. Cześć. Pozdrów rodzinę, trzymajcie się. Cześć. Najlepszego. Pa. Pa.